Światłość w ciemności świeci, a ciemność jej nie ogarnęła. Jan, rozdział 1, wers 5. Nie jest świętą, jest gigantem świętości. Błogosławiony Pius IX. Została ubogacona nadzwyczajnymi łaskami tak bardzo, że tylko Matka Boża była nimi bardziej ozdobiona. Papież Leon XIII. Święta Weronika jest najbardziej wzniosłym i koniecznym przedmiotem badań zaraz po Ewangelii. Benjamin Doucet, rzecznik Akademii Nauk w Paryżu. Jest tak wielką emanacją świętości, że sama wystarczałaby do oświecenia Kościoła na przekór pogardzie i oszczerstwom pysznej i zjadliwej filozofii niewierzących. Papież Pius VII. Aprimi il tuo cuore. Otwórz mi Twoje serce, abym weszła przez tę bramę i stała się jednym z Tobą. Otwórz mi Twoje serce, abym weszła przez tę bramę i stała się jednym z Tobą. Otwórz mi Twoje serce, abym weszła przez tę bramę i stała się jednym z Tobą. Wobec przypadku Weroniki Giuliani nie można mieć postawy pseudoduchowości, która ugania się za nadzwyczajnością. Ani uczonego, który jest w stanie dostrzec jedynie przypadki kliniczne. Ale należy przyjąć postawę Mojżesza wobec gorącego krzewu, który się nie spalał. Podejdę, żeby się przyjrzeć temu niezwykłemu zjawisku. Księga Wyjścia, rozdział 3, wers 3. Ojciec Lazaro Iriarte. Występują Przebudzenie giganta. Życie świętej Weroniki Giuliani. Święta Weronika jest jeszcze raczej mało znana. Tak mało, że kiedy wymieniamy jej imię, często pada pytanie, co to za święta. Czytając jej dziennik, byłem poruszony w pozytywnym sensie osobowością tej kobiety. Świętej, a zarazem tak bardzo ludzkiej.
Święta Weronika jest bardzo ważna dla nas, klarysek kapucynek, gdyż jest jedyną kanonizowaną świętą w naszym zakonie. Jest więc przykładem, do którego się odwołujemy. W życiu świętej Weroniki Giuliani najbardziej pociąga mnie to, że Pan Jezus powiedział do niej: czekałem na Twoje narodziny całą wieczność. Byłam bardzo krytyczna wobec wszystkiego, co dotyczy religii. Jednak, kiedy odkryłam świętą Weronikę przy okazji badania autentyczności jej dziennika, musiałam przyznać, że przeżyła naprawdę niezwykłe doświadczenie. W pewne opowieści świętej, mimo że zostały napisane jej własną ręką, trudno uwierzyć nawet ludziom wielkiej wiary, a co dopiero niewierzącym. Święta Weronika Giuliani urodziła się 27 grudnia 1670 roku w Mercatello sul Metauro, w regionie Marche, w sercu Włoch. Ochrzczona następnego dnia w miejscowym kościele świętych Piotra i Pawła, otrzymała imię Urszula. Pochodziła z zamożnej rodziny i była ostatnią z siedmiu córek, z których dwie zmarły we wczesnym dzieciństwie. Ojciec Francesco Giuliani był jedną z najbardziej szanowanych osób w okolicy. Matka, Benedetta Mancini, była kobietą głębokiej wiary. To ona nauczyła córki prawdziwej pobożności. Od pierwszych miesięcy życia mała Urszula wyróżniała się niezwykłymi przymiotami. Jeszcze w powijakach w pewne dni odmawiała ssania matczynej piersi. Siostry zauważyły, że były to dni tradycyjnie przeznaczone na post i pokutę. W wieku 5 miesięcy w uroczystość Świętej Trójcy wyśliznęła się z ramion matki i cudownym sposobem, z wyciągniętymi rączkami, na kolanach podeszła prędko do obrazu przedstawiającego Trójcę Świętą. Mając nieco ponad rok, widząc nieuczciwość sprzedawcy oliwy, ku zdumieniu wszystkich przemówiła i powiedziała: postępuj sprawiedliwie, Bóg cię widzi. Żywa i pogodna, wypełniała radością cały dom. Jej ulubionym zajęciem było zbieranie kwiatków i zdobienie nimi budowanych przez siebie ołtarzyków z wizerunkami świętych. Ja jestem prawdziwym kwiatem. W dzieciństwie dość często zdarzało jej się spotykać Jezusa i Jego matkę. Dała temu świadectwo w dzienniku, który jako dorosła pisała na polecenie przełożonych. Całą sobą dążyła do Boga. Podchodziła do obrazów świętych, które znajdowała w domu. Wydawali jej się żywi i prawdziwi. Mówiła do nich, zapraszała ich do zabawy. Często też słyszała, jak sama mówi, wewnętrzne głosy. Tu, w pokoju, gdzie święta Weronika przyszła na świat, zachował się obraz pamiętający jej czasy. Wisi nad ołtarzem i przedstawia Matkę Bożą z Dzieciątkiem. Dziewczynka w swej pobożności wielokrotnie prosiła Maryję, by dała jej potrzymać swojego syneczka. Questo quadro
Obraz ożywał, a ona rozmawiała z Maryją i z dzieciątkiem. Ponoć zdarzało się, że Jezusek schodził z obrazu, bawił się z przyszłą świętą, a nawet z nią jadł. Matka troszczyła się o wychowanie dorastających córek. Wpajała im głęboką miłość do Boga, uczyła niechęci do wszystkiego, co mogłoby go obrazić. Zachęcała do rezygnacji ze światowego życia. Każdego dnia odmawiała z nimi modlitwę różańcową i spotykała się z nimi przy codziennej lekturze żywotów świętych. Miłość do Boga zaowocowała spontanicznie miłością bliźniego i miłosierdzia wobec ubogich, szczególnie wobec dzieci. Pewnego dnia w domu czekało ciasto upieczone z okazji rodzinnej uroczystości. Urszula sądziła, że innym dzieciom bardziej się ono należy. Byłam najmłodsza, lecz chciałam, by wszyscy postępowali po mojemu. Nazywali mnie Ogień. Sprytnie pokruszyła ciasto na drobne kawałki. Kiedy rodzina zauważyła, że zostało zniszczone, zgodziła się na wydanie go ubogim. Już w dzieciństwie ujawniła się też inna, ważniejsza, duchowa strona jej osobowości. Umiłowanie cierpienia razem z cierpiącym Jezusem. Oto drzwi wejściowe. Któregoś dnia na schodach domu pojawił się wyglądający groźnie pies. By nie wszedł do środka, siostry Weroniki pobiegły zamknąć drzwi. Dziewczynka pospiesznie włożyła dłoń między skrzydła, by zgniotły jej palce. Słyszała podczas lektury żywotów, że święta Róża z Limy czyniła podobną pokutę, ofiarując swój ból Jezusowi dla dobra dusz. Matka natychmiast wezwała lekarza, chirurga. Kiedy opatrywał ranę, mała spojrzała na matkę i zapytała: „Mamo, po co to robicie? Czy nie należy cierpieć z Jezusem dla zbawienia dusz?” W wieku około 7 lat, dwa razy, jak mi się wydaje, widziałam Pana całego pokrytego ranami. Powiedział mi, że są to oznaki Jego najświętszej męki. Wywarło to na mnie tak głębokie wrażenie, że nie mogłam myśleć o niczym innym i wszystko, co robiłam, odnosiłam do męki Zbawiciela. Gdy mogłam, szłam w jakieś ustronne miejsce, płakałam i niemal bezwiednie odprawiałam jakąś pokutę. Wszystkie te rzeczy rozbudzały we mnie pragnienie cierpienia. Od wczesnego dzieciństwa przeżywała bolesne doświadczenia. Wspomina w swoim dzienniku, że kiedy miała niespełna 7 lat, straciła matkę. Śmierć najbliższej osoby napełniła ją ogromnym cierpieniem. Płakałam gorzkimi łzami. Przypominam sobie, że nie mogli mnie ubrać, tak wielki był mój płacz. A gdy nadeszła noc, nie chciałam pójść do łóżka, bo nie było tam mojej matki. Żeby mnie uspokoić, dano mi Madonnę z Dzieciątkiem Jezus na ręku. Bardzo się tym ucieszyłam i wszędzie nosiłam ją ze sobą. Wydawało mi się też, że Dzieciątko od czasu do czasu śmiało się razem ze mną. Przed śmiercią matka wezwała 5 swoich córek do siebie. Gdy stanęły przy jej łożu, powiedziała: „Zostawiam wam na pamiątkę 5 ran Chrystusa. Tobie, Urszulo, powierzam jego bok przebity włócznią na krzyżu. Był to proroczy gest.
Po śmierci matki rodzina Giuliani przeniosła się na 3 lata do Piacenzy, gdzie ojciec został zwierzchnikiem finansów księcia Parmy. Tu, w kościele świętej Anny, 10-letnia Urszula otrzymała upragnioną komunię świętą. Ileż to razy, jako mała dziewczynka, widziała Dzieciątko Jezus w świętej hostii w momencie podniesienia. Trudno było ją powstrzymać, gdy wyrywała się z miejsca, by się z nim pobawić. Czuła rajski zapach wydobywający się z ust wszystkich dorosłych, którzy przyjęli komunię. Z dziecięcą naiwnością myślała, że wszyscy czują ten sam zapach. Już przy łożu matki prosiła proboszcza, by dał jej choć kawałeczek hostii, mówiąc z głęboką teologiczną mądrością, którą wszystkich zadziwiła: Jezus jest obecny w całości, nawet w maleńkim okruszku. Poczułam w sobie tak wielki żar, jakbym cała stanęła w płomieniach. Szczególnie w sercu czułam płomień i niczego nie pojmowałam. Chciałam coś powiedzieć, ale nie mogłam. Wiedziałam, że Pan przyszedł do mnie. Czułam, że się spalam, ale nie wiedziałam, co nastąpi. Wszystko jest udokumentowane, potwierdzone. Pisze o tym z posłuszeństwa jako osoba dorosła, zakonnica. To nie są opowiastki dziecka. Urszula dorasta, a wraz z wiekiem rośnie w niej powołanie. Po powrocie do Mercatello, 3 jej siostry wybierają życie w klauzurze u klarysek i wstępują do klasztoru świętej Klary. Urszula pragnie pójść za ich przykładem, lecz ojciec, który za wszelką cenę pragnie stłumić jej powołanie, wciąga ją w wir światowego życia, pełnego zabaw i rozrywek. Ojciec robił wszystko, by odwieść ją od myśli o wstąpieniu do zakonu. Widział w niej pannę z przyszłością, małą królową. Wiązał z nią nadzieję na przedłużenie rodu. Nie brakowało jej zalotników z pozycją wywodzących się ze szlachty. Święta Weronika pisze, że kiedy ojciec zabierał ją na zabawy i otaczał zalotnikami, głos Boga, jaki w sobie czuła, stopniowo jakby przycichał. Pragnęłam zostać mniszką i pamiętam, że było tak od zawsze. Im więcej miałam lat, tym moje pragnienie wycofania się z życia stawało się silniejsze. Pewnego razu, patrząc na wizerunek Jezusa, usłyszałam w sercu wezwanie: na wojnę, na wojnę. Mój gwałtowny temperament kazał mi zrozumieć dosłownie jego słowa i zaczęłam uczyć się fechtunku i doszłam w tym do dużej wprawy. Kiedyś podczas ćwiczeń miałam wrażenie, że widzę Jezusa i słyszę, jak mówi: nie takiej wojny od ciebie oczekuję. Poczułam wewnętrzne przekonanie, że Pan chce, bym walczyła z wrogami z piekieł. Równocześnie wydało mi się, że daje mi do ręki broń. Tą bronią był Przenajświętszy Krzyż. Ojciec chciał za wszelką cenę wydać ją za mąż.
Skłonił nawet starsze córki przebywające w klasztorze w Mercatello, by przekonały siostrę, że można pięknie żyć również w świecie. Nie potrzeba zamykać się w klauzurze, by dążyć do świętości. Jednej z sióstr, która próbowała jej to wytłumaczyć, odpowiedziała zdecydowanym tonem: dziwię się, że siostra, która przebywa w klasztorze, zamiast rozniecać we mnie powołanie do służby Chrystusowi, stara się mnie od niego odwieść. Chodziłam często do komnaty, w której było wiele świętych obrazów. Zostawałam tam na dłużej, przechodząc od jednego do drugiego. Fra gli altri vi era un Salvatore. Pamiętam wizerunek Zbawiciela, bardzo piękny. Ogni volta che lo guardavo, pareva di vederlo. Za każdym razem, gdy na niego patrzyłam, miałam wrażenie, że ma zamiar do mnie przemówić. Mówiłam: Panie, kiedy zechcesz uczynić mnie swoją oblubienicą? Już czas. Proszę, nie zwlekaj. Parmi che il Signore, con voce intelligibile, wydawało mi się, że odpowiedział wyraźnym głosem: non dubitare. Io voglio. Bądź spokojna. Essere tuo sposo. Nie wątp. Chcę być twoim oblubieńcem. Mentre così mi diceva, io non vedevo. Gdy tak do mnie mówił, nie widziałam już wizerunku z obrazu. Jego twarz stawała się tak piękna, że nie umiałam rozpoznać, czy widzę ten sam obraz. Rozmowy z Panem, wielka miłość i przywiązanie do Niego towarzyszyły jej od dzieciństwa. Ojciec zrobił wszystko, by przekonać księdza, żeby nie zachęcał jego córki do wstąpienia do klasztoru. Mimo to, tenże kapłan nauczył ją modlitwy myślnej, wsłuchiwania się w głos Pana Jezusa. W dzienniku mówi, że po każdej takiej modlitwie umacniało się jej pragnienie zostania mniszką. Jej walka była tak zacięta, że doprowadziła ją do choroby. Lekarze doradzili ojcu Julianiemu, by przystał na prośbę córki, bo tylko takie lekarstwo przywróci jej zdrowie. Wreszcie ojciec musiał ustąpić. Oto jestem, Panie. Chcę Twojego krzyża. Chcę znosić wszystkie męczarnie, które Ty znosiłeś. Pytasz: czy Ty mnie kochasz? Kochasz mnie? O tak, kocham Cię, Panie. Więc mówię: ukrzyżuj mnie. Weronika. Ofiaruję siebie, by to mnie grzesznicy przykuli gwoździami zamiast Ciebie. Będę Twoim apostołem. Kocham Cię. Szukała klasztoru o najbardziej surowej regule, wymagającej całkowitego ubóstwa.
W mieście Città di Castello od kilkudziesięciu lat istniał klasztor klarysek kapucynek. Został założony po reformie zakonu klarysek. Klaryski kapucynki prowadziły surowe życie poświęcone modlitwie i pokucie, które miało być wyrazem radykalnego oddania się mniszek Bogu. Il 28 października 1677 roku nastąpił dzień jej triumfalnego, jak sama mówi, wstąpienia do zakonu. Biskup zaproponował dla niej imię Weronika, co znaczy prawdziwy obraz. Jakby przeczuwał, że dziewczyna, która przed nim stoi, ma do spełnienia ważną misję w Kościele. Przepowiedział, że może zostać wielką świętą Kościoła katolickiego. I tak się stało. Wiemy, że po wstąpieniu do klasztoru czuła na początku pewną niechęć. Wielkie trudności duchowe, odrzucenie tego rodzaju życia, poczucie uwięzienia. Klasztor wydawał mi się więzieniem, cela grobem. Wszystko to ogromnie mi ciążyło. Toczyłam różnego rodzaju walkę. Od strony natury wszystko wydawało mi się trudne. Wszystko dotkliwie odczuwałam, ale wtedy nie rozumiałam, czy to natura, czy coś innego. Moje życie wtedy to była ciągła walka i konflikty między naturą a duchem, czyli między wymogami mojego ja, a oczekiwaniami Boga. Pierwszym wrogiem, z jakim musiała się zmierzyć, było jej człowieczeństwo. Duszą była w pełni oddana Jezusowi, lecz ciało uskarżało się, płakało, cierpiało. Próbowała przezwyciężyć samą siebie także w tych drażliwych kwestiach. To ją uwznośla, pomaga w realizacji powołania. Niektóre prace, do których jej ludzka natura czuła niechęć, wykonywane z miłości do Pana, dawały jej nową energię i nowe życie. Wyobraża sobie, że dusza i ciało są jakby dwiema osobami, które z sobą rozmawiają. Zdarza się, że mówi: dalej ciało, rusz się, potańczmy sobie w ogrodzie klasztornym. Nawet w tańcu nie przestawała myśleć o krzyżu, o cierpieniu. Ciało nie dawało rady, ociągało się, nie mówiło: pozwól mi jeszcze pospać, opowiada z humorem. To walka między duchem a ciałem. Między starym człowiekiem a człowiekiem nowym. Postawiła sobie za cel pokonanie ciała z jego skłonnościami sprzecznymi z oczekiwaniami ducha i z wolą Boga. Robiła wszystko z miłości do Boga. Nosiła wodę na wyższe piętro do infirmerii, wykonywała obowiązki klasztorne, by służyć siostrom. Któregoś dnia wyczuła obok siebie obecność Pana Jezusa. Co robisz? Zapytał. Niosę drewno, odrzekła. Dla kogo? Pytał dalej. Dla ciebie, Panie, odpowiedziała, a on na to: pójdę z tobą. Również w modlitwie została wystawiona na próbę. Przyzwyczajona do spontanicznego szukania Boga, tu spotyka się z monotonnym rytmem życia wspólnotowego, ustalonym w najmniejszych szczegółach, a spontaniczność uznawana jest za dziwactwo. Dopiero z czasem odkryje sens regularności i wspólnego przestrzegania reguły i będzie je kultywować jak cenne dobro u siebie i u innych mniszek. L'altro nemico
Innym wrogiem, którego musiała zwalczyć, był diabeł, nazywany przez nią parszywcem z piekła. Niestety atakował on ją ze wszystkich stron. Ukazał się jej pod postacią przełożonych, by wzbudzić w niej nieufność do spowiednika i do księgi. Nocą zastukał do drzwi. Weroniko, czy mogę wejść? Zapytał głosem księgi. Przebrany za księgę wszedł do celi, usiadł obok niej i powiedział szeptem: siostro Weroniko, muszę siostrze powiedzieć coś ważnego. To poważna sprawa. Podobno krążą głosy, że siostra utrzymuje zbyt zażyłą relację ze swoim spowiednikiem. Proszę, niech siostra zada kłam tym pogłoskom i zerwie ze swym duchowym przewodnikiem. Ja go zastąpię. Pomogę siostrze. Rankiem Weronika opowiedziała o zdarzeniu matce przełożonej. Coś takiego nie przyszłoby mi nawet do głowy, odpowiedziała księgiła. Wtedy zrozumiała, że miała do czynienia z wrogiem. Wróg uderzył w najbardziej czułe duchowo miejsce. Gdyż przyszła święta wyróżniała się posłuszeństwem, pokorą i tłumieniem własnej woli. Posługiwała się bronią stosowaną tradycyjnie w życiu chrześcijańskim. Można rzec, że mimo mistycznej duchowości była pod tym względem normalna. Jako narzędzia walki stosowała modlitwę, sakramenty, spowiedź i Eucharystię, wodę święconą i umartwienia ofiarowane w zamian za umocnienie w wierze w Boga. Jedną z podstaw jej sakramentalnej duchowości była spowiedź. Ledwo podeszłam do konfesjonału, usłyszałam w głosie spowiednika głos Boga, który przenikał moją duszę. Spowiedź sprawiła mi taki ból, że wydawało mi się, iż umieram. Z biegiem lat duch Weroniki hartuje się i umacnia wskutek umartwień, jakie sama sobie zadaje i na jakie naraża ją diabeł, który przechodzi do bezpośredniego ataku. Zatruwa powietrze w jej celi piekielnymi wyziewami, zanieczyszcza jedzenie i wodę robakami i innym paskudztwem. Próbuje ją udusić i posuwa się do brutalnych ataków przemocy. Śmierć i życie są w mocy i w ręku Boga. Niczego się nie boję. Nie jeden raz złamał jej rękę lub kość udową. Wystarczyło, że spowiednik kazał jej posłusznie wyzdrowieć, a po przyjęciu świętej Eucharystii rany natychmiast się zabliźniały, a kości zrastały. Siostra Weronika znosiła wszystko z miłością i pokorą. Będąc przykładem dla innych, w wieku zaledwie 27 lat została mistrzynią nowicjuszek. Pisze w dzienniku, że rozważała mękę pańską, odprawiając nocą drogę krzyżową w ogrodzie klasztoru Città di Castello. Był to najspokojniejszy czas. Siostry spały i nikt jej nie przeszkadzał. W ogrodzie stała kaplica świętego Franciszka. Brała z niej ciężką dębową ławkę, zakładała ją sobie na ramiona i biegając z nią po ogrodzie wołała: Jezu, kocham Cię i coraz mocniej pragnę cierpieć z Tobą. Jej wytrwałość w przygotowaniach do całkowitego oddania siebie przekraczała wszelkie wyobrażenie. Czuwania, posty, akty pokuty, impet, z jakim umartwiała swe ciało. Święta wymyślała przeróżne sposoby, by przez cierpienie ratować duszę grzeszników.
Oprócz stosowania przyjętych praktyk pokutnych, jak biczowanie czy noszenie w łosiennicy, obmyślała własne. Kazała przywiązywać się nocą do krzyża, by zamiast spać, pokutować za grzechy takie jak bluźnierstwo, nieokazywanie miłosierdzia. Kładła na język ciężki kamień i trzymała go przez cały czas odmawiania miserere. Rozżarzonym żelazem wypalała sobie na piersiach małe krzyżyki lub imiona Jezusa i Maryi. Zamykała się w szafie, by w niewygodnej pozycji pokutować za błędne korzystanie z wolności, którym pewni ludzie obrażają Boga. Oto ulubiona suknia świętej Weroniki, nazywana przez nią haftowaną. Jej nazwa wzięła się pewnie stąd, że od spodu wszyte miała ostre kolce. Weronika zakładała ją tylko w piątki i w inne dni pokuty. Pan Jezus przyszedł na ziemię, by zbawić dusze, a ona chciała iść za Jego przykładem, znosząc każdy rodzaj cierpienia, jaki tylko umysł ludzki zdoła wymyślić. Zrobiłaby wszystko, co tylko można, by ratować dusze. Czuła przypływ mocy wynikający z włączenia się w miłość Boga i otwarcie się na miłość bliźniego. Pisze: chciałabym nawrócić cały świat, zachęcając grzeszników do pokuty, a niewiernych do światła wiary, sprawić, by wszyscy poznali i pokochali najwyższe dobro. Chodźcie wszystkie, bezrozumne stworzenia, miłujcie najwyższe dobro. Chodźcie, grzesznicy. Bóg jest miłością. Nieskończone jest Jego miłosierdzie. Przestańcie Go obrażać. Nawróćcie się. Chodźcie do Boga. Chodźcie wszyscy. Im większa była jej miłość do Jezusa, tym bardziej pogłębiało się w niej pragnienie cierpienia. Nie było ono wynikiem fanatyzmu czy masochizmu, lecz poczucia jedności z ukrzyżowanym. Tę istotę chrześcijaństwa Weronika w pełni uosabiała. Wielu uczonych teologów zastanawia się nad sensem cierpienia. Pytają, dlaczego zakonnice i zakonnicy noszą włosiennice i stosują biczowanie. Uważają to za szaleństwo, objaw choroby psychicznej. Takie myślenie świadczy o niezrozumieniu istoty męki Chrystusa. Jezus ukrzyżowany jest bowiem najwyższym wyrazem ludzkiego cierpienia. Cierpiąc na krzyżu, wziął na siebie cierpienia ludzi wszystkich czasów żyjących na całej ziemi. Nikt nie może powiedzieć: mój ból jest silniejszy niż Jego. Z drugiej strony nie ma też większej miłości niż miłość Jezusa. Jezus nie musiał cierpieć, nie musiał też umrzeć. Cierpienie i śmierć są konsekwencją grzechu, a Jezus był wolny od grzechu. Był podobny do nas we wszystkim, oprócz grzechu. Zniósł wszystkie cierpienia i umarł na krzyżu tylko i wyłącznie z miłości. Sam powiedział: nikt nie zabiera mi życia, ja z siebie je oddaję, z miłości do Ojca i do ludzi dla ich zbawienia. Właśnie z miłości do ludzi Jezus przemienił cierpienie w łaskę, w miłosierdzie, w zbawienie, w sprawiedliwość, radość i życie wieczne. Oto tajemnica ukrzyżowanego. Świat potrzebował odnowy, potrzebował zbawienia i odkupienia poprzez pokutę Jezusa Chrystusa.
pokutę dokonaną przez Niego z bólem i miłością. L'uomo creato dall'amore e per człowiek narodzony z miłości i do miłości obraził miłość pychą ducha i buntem ciała. Najwyższym cierpieniem zamknąłem ranę zadaną z twórczej miłości. Kto zechce tak jak ja doskonalić w sobie to, czego brak w mojej odkupieńczej męce? Kto zechce ukoić rany zadane mnie odkupieńczej miłości? Czy Ty mnie miłujesz? Ja, Weronika, Panie, będę Twoją wynagrodzicielką i pocieszycielką. Daję Ci moją krew, by oszczędzić Twoją. Z Tobą i za Twoim przykładem chcę zadowalać stwórczą miłość, a dodatkowo pragnę, by wszystkie miecze, które przebiły serce Maryi, współodkupicielki, przebiły również moje serce. Od chwili, gdy zobaczyła, że Bóg jest na wszelkie sposoby obrażany, pragnęła poświęcić życie i krew dla zbawienia ludzi, przede wszystkim katolików, lecz również heretyków, saracenów i pogan. Wybrałem Cię na pośredniczkę, na mediatorkę między mną a grzesznikami. Twoim zadaniem będzie ratowanie dusz, będąc w pełni gotową oddać krew i życie na moją chwałę i dla zbawienia dusz. Oto pośredniczka, która ofiaruje się Bogu, by pokutować, zadośćuczynić za grzechy i nawracać grzeszników. Wstawała w nocy, nakładała na ramiona krzyż i odprawiała drogę krzyżową na kolanach, na śniegu. Pan Jezus prosił ją, by przeżyła 5 lat o chlebie i wodzie. Gdy na początku ze względu na posłuszeństwo nie mogła zachowywać postu uznanego przez przełożonych za dziwaczny, Pan Jezus sam zainterweniował. Sprawił, że jej żołądek odmawiał wszelkiego pożywienia. Lekarze stwierdzili brak ku temu jakiejkolwiek naturalnej przyczyny dolegliwości. Dopiero po uzyskaniu pozwolenia na post, święta mogła zacząć jeść i pić. Otrzymała też polecenie chodzenia boso. Tu też przełożeni byli ostrożni i wstrzymywali się z wydaniem zgody. Stopy świętej zaczęły niespodziewanie puchnąć. Lekarze poddawali ją ciężkim kuracjom, by usunąć opuchliznę. Wreszcie przyznali, że jej przyczyna nie jest naturalna, lecz nadprzyrodzona. Wystarczyła zgoda na umartwienie, by nogi Weroniki stały się normalne. Można by podać niezliczoną ilość mistycznych zjawisk, jakich w swoim życiu doświadczyła. 500 razy Pan odnawiał w jej sercu ból spowodowany przebiciem włócznią. 33 razy kazał jej przeżywać w całości mękę, jaka była jego udziałem. 20 razy ukazał jej się zakrwawiony, pokryty ranami. 9 razy pozwolił jej przybliżyć usta do rany w swoim przenajświętszym sercu. 5 razy dał jej do picia płyn, który sączył się z jego świętego boku.
12 razy wyjął z piersi jej serce, by oczyścić je z plamek. 60 razy pozwolił jej przeżyć na nowo ceremonię mistycznych zaślubin. Lista ta dotyczy 26 ostatnich lat jej życia. By oddać wyjątkowość przeżyć świętej Weroniki, wystarczy przypomnieć, że inni wielcy mistycy Kościoła doświadczali podobnych zjawisk zaledwie 2 lub 3 razy. Jak powiedział papież Leon XIII, święta Weronika została ubogacona nadzwyczajnymi łaskami tak bardzo, że tylko Matka Boża była nimi bardziej ozdobiona. Kulminacją tych wszystkich zjawisk była stygmatyzacja. Z tyłu stał anioł, który ją podtrzymywał. Przed nią Pan Jezus na krzyżu, a u stóp krzyża Matka Boża, która błagała Syna, by obdarował córkę Weronikę swoimi świętymi stygmatami. Nagle z dłoni, stóp i boku naszego Pana Jezusa Chrystusa wyszły promienie światła. 4 z nich, niczym gwoździe, przebiły dłonie i stopy Weroniki, a 5, jak potężna włócznia, przebił jej bok i serce. Święta otrzymała te znaki męki, lecz w swej pokorze ubłagała Pana, by ukrył je przed innymi i pozwolił jej jedynie cierpieć za ich przyczyną, dla zbawienia dusz. Stygmatyzacja wyznacza nowy etap w życiu świętej, początek drogi prowadzącej do pogłębiania wewnętrznego życia. Była naprawdę świętą serca. W swoim sercu święta Weronika odczuwała cierpienia duchowe. Te same cierpienia, które Chrystus przeżywał jeszcze dotkliwiej niż fizyczne. To właśnie przez nie zbawił świat. Ona także doświadczyła takich intymnych, wewnętrznych cierpień. Od tej chwili jej pokuta będzie polegała przede wszystkim na negowaniu własnej woli i na biernym przyjmowaniu wszelkich umartwień i upokorzeń, z jakimi przyjdzie jej się spotkać. Sam Jezus ją o tym uprzedził, mówiąc: przygotuj się na wielkie cierpienie. Te zewnętrzne oznaki męki wzbudziły gwałtowną reakcję niektórych sióstr. Sama księni uznała je za dzieło diabła i zarzuciła Weronice duchową pychę. Oskarżenia dotarły do biskupa, a nawet do stolicy apostolskiej. Święta Weronika będzie przeżywała cierpienia również z tego powodu. Zostanie wezwana przed święte oficjum w celu zbadania prawdziwości jej mistycznych doświadczeń.
Natychmiast traci funkcję mistrzyni nowicjuszek oraz czynne i bierne prawo głosu. Przez 50 dni pozostaje zamknięta w infirmerii w całkowitym odosobnieniu. Przykrości, jakie spotkały ją w tym okresie, budzą żałość. Jednak święta Weronika przyjmowała je z doskonałym, rozbrajającym wszystkich posłuszeństwem. To posłuszeństwo było pierwszym owocem jej wielkiej pokory. Nigdy nie umiałam się modlić. Nigdy nie umiałam kochać. Nigdy nie umiałam służyć. Czuję się ogołocona ze wszystkich cnót. Nie ma we mnie ani cienia cnoty. Nigdy nie okazywałam miłości bliźniemu. Prawdziwego cierpienia także nie doświadczałam. Chcę zmienić moje życie. Spowiednicy, którzy kolejno przejmowali opiekę duchową nad świętą, zalecali jej zapisywanie doświadczeń mistycznych. W pewnym momencie sam biskup Eustaci zatwierdził nałożony na nią obowiązek codziennego opisywania wszystkiego, co przeżyła. Rozmiar dziennika, jedyny w całej hagiografii chrześcijańskiej, przeszkodził naturalnie w dogłębnym poznawaniu świętej. Lęk budziła nie tylko długość opowieści, ale również ich zawartość. Niesamowite treści wzięte z życia w pokucie, obfitującego w doświadczenia Boga, intensywne i poruszające, nawiedzające ją dniem i nocą. Wydaje się, że ta święta nigdy nie spała. Święta w ciągu 35 lat sporządziła zapiski liczące 22 tysiące stron. Pisała z błędami, nie oddzielała słów, nie znała dobrze języka włoskiego. Niekiedy pisała w sposób zupełnie niezrozumiały. Z drugiej strony jej dziennik pełen jest filozoficznej głębi. W sposób skrótowy pisała o sprawach, o których filozof mógłby mówić godzinami. Zapisywała filozoficzne prawdy spontanicznie, nie poddając ich racjonalnej analizie. Opisywała spontanicznie, bez głębszej refleksji, to, co przeżyła i czego doświadczyła. Nie opracowywała doktryny teologicznej, nie przeprowadzała teologicznych wywodów. Pisała w sposób zupełnie naturalny, jakby fotografowała swoje doświadczenia. Zwykle, gdy piszemy autobiografię albo dziennik, robimy to z potrzeby wyrażenia własnych przeżyć. Weronika natomiast czyniła to, by być posłuszna spowiednikowi czy ojcu duchowemu, który jej to nakazał. Święta Weronika nigdy nie zamierzała pisać. Pisała z potrzeby posłuszeństwa. Była tak pokorna, że pisanie było dla niej ciężarem. Pisanie, którym się zajmuję, wprawia mnie w zawstydzenie i zakłopotanie. Piszę bardziej łzami niż atramentem. Chciałabym pokazać siebie, jak stoję przed Bogiem. Staram się, by wszyscy poznali we mnie wielką potrzebę modlitwy. Kiedy piszę, czuję się jak skazana na śmierć, z tak wielką odrazą to czynię. Niech tak będzie na chwałę Bożą. Zwykle diabeł atakuje świętych lub święte podczas modlitwy. Jej przeszkadzał w chwili, gdy zabierała się do pisania dziennika. Zwracam na to uwagę, by pokazać, jak cenny jest ten dziennik, nazywany ukrytym skarbem.
Sor Veronica. Siostro Veroniko. Ujrzałam czarną postać, która powiedziała: jeśli wyłupię ci oczy, nie będziesz więcej pisać. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Są w dzienniku stronice wyjątkowo piękne. Wyrażają realne doświadczenie Boga prawdziwie natchnionym językiem. Pisała także, kiedy była w ekstazie. Często była przenoszona do innej rzeczywistości, by doświadczyć wiecznej prawdy. W ostatnich 12 latach życia zdarzało jej się to każdego dnia po Komunii Świętej. Bóg i niebo nie były już dla niej bytami abstrakcyjnymi, stały się bliskie. Doświadczyłam miłości. Moja dusza jest zanurzona w tym morzu. Byłam całkowicie zatopiona w Bogu. Bóg był moją pamięcią, Bóg był moim rozumem, Bóg był moją wolą. Bóg cały w mojej duszy, cała moja dusza w Bogu. Nie wiedziałam, czy jestem w niebie, czy na ziemi. Miałam świadomość siebie. Wydawało mi się, że jestem najnędzniejszym robakiem na ziemi. Widziałam, że jestem niczym. Do tego dołączał się widok tylu niewdzięczności. Bóg tak dobry, tak wielki, tak miłosierny, był tak bardzo obrażany przeze mnie, niewdzięczne stworzenie. O miłości, o miłości, o miłości tak mało znana stworzeniom, a mnie w szczególności. Duszą pozostaje tak zatopiona w Bogu, że powróciwszy do zmysłów, odczuwałam wstręt do wszystkich spraw ziemskich. Cóż za ból widzieć się uwięzioną w tym śmiertelnym ciele. Widziała nie tylko raj, 7 razy została przeniesiona również do piekła.
Potwierdziła tym samym doktrynę Kościoła katolickiego, który w swym nauczaniu zakłada istnienie piekła. Odwiedziła je, tak jak święta Teresa z Avilli, jak święty Jan Bosko, święta Franciszka Rzymianka i troje dzieci z Fatimy. Widziała tam wielu dostojników kościelnych, którzy swym błędnym nauczaniem zdradzili Chrystusa i skazali wiele dusz na wieczne potępienie. W mgnieniu oka znalazłam się w miejscu niskim, czarnym i cuchnącym, pełnym ryku byków, wycia lwów, syku węży i huku grzmotów. Widziałam złowrogie światła błyskawic, wijące się w gęstym dymie. Wysoka góra wznosiła się przede mną, pokryta posplatanymi z sobą ropuchami i bazyliszkami. Potwory wiły się i szarpały, lecz nie mogły się uwolnić. Z tej żywej góry wydobywały się straszliwe przekleństwa. Widziałam ogromną rzeszę dusz i demonów posplatanych łańcuchami ognia. Demony, jak rozjuszone byki, ziały ogniem z nozdrzy, z oczu i z pysków. Ich zęby, niczym stalowe sztylety, gryzły duszę wśród przeraźliwych krzyków rozpaczy. Na dnie czeluści ujrzałam monstrualny tron, zbudowany przez demony. Szatan siedział na wysokości w całej swej nieopisanej grozie. Widział wszystkich potępionych, a oni widzieli szatana. Zapytałam moich aniołów, jak długo będą trwać te męki. Jeden odpowiedział: na zawsze, całą wieczność. A dusze spadały, spadały jak deszcz. Il 15 agosto 15 sierpnia 1701 roku doznała jednej z największych łask otrzymanych od Pana. Przeżyła swój osobisty sąd. Wydało mi się, że widzę naszego Pana siedzącego na wysokim tronie z poważnym obliczem i dużym krzyżem w dłoni. Pokazał mi moje braki. Nie potrafię wypowiedzieć brzydoty winy, ani objaśnić, jak wygląda w oczach Boga. Na nic nie zda się pokuta, kiedy jesteśmy w wieczności. Święta Weronika pomaga nam dziś odkryć coś bardzo ważnego. Sens grzechu i jego konsekwencje. Aby pobudzić ją do uwalniania dusz, Pan, który wcześniej pokazał jej sąd i piekło, gdzie cierpią potępieni, zaprowadził ją do czyśćca, gdzie przebywają czekający na oczyszczenie. Po ujrzeniu nieskończonej dobroci Boga w czasie własnego sądu pragnie się oczyścić, by przybliżyć się do tego, przy kim nie ma miejsca na nic nieczystego. Święta kontempluje czyściec niemal każdej nocy. Czuje się powołana do przeżywania kary razem z pokutującymi tam duszami zmarłych. Kary odbywane w czyśćcu są tak okrutne, że rozum ludzki nie potrafi ich pojąć. Umiera się z cierpienia, potem odradza, by znów cierpieć. Gdyby dusze zmarłych mogły wrócić na ziemię,
Zgodziliby oni się na wszelkie katusze, by oszczędzić sobie czyśćca. Dusze są jakby trawione ogniem. Każda nowa męka jest gorsza od poprzedniej, straszniejsza niż katusze męczenników. Cierpienia ciała są niczym w porównaniu z cierpieniami duszy. Każda minuta jest wiecznością. Dusze pukały każdej nocy do drzwi jej celi. Przeżywała cierpienia w ich miejsce, a one wychodziły świetliste z czyśćca i ulatywały do nieba. Dziennik jest cudem. Jezus pozwolił jej go pisać z pożytkiem dla nas, by stał się dziś punktem odniesienia dla naszej wiary. Widzimy, że niebo dało nam świętą Weronikę Giuliani, by swoim przesłaniem zwalczała błędne doktryny i potwierdzała dogmaty wiary chrześcijańskiej, głoszone przez wieki, przez Kościół katolicki. Święta Weronika w swym dzienniku przedstawia teologię przejrzystą, czystą i doskonałą, tak we wszystkim, co dotyczy Boga, jednego i trójjednego, jak w sprawach przyszłych, takich jak śmierć, sąd, piekło i raj, czy też sakramentów, całej chrystologii i całej mariologii. Mariologia, jaką przekazała nam święta Weronika, jest pierwszorzędna, najwyższych lotów. Zabieram się do pisania i nie pamiętam, co muszę napisać. Najświętsza Panno, proszę, przypomnij mi, co mam pisać. Prosi Maryję, by pomogła jej sobie przypomnieć. Następnie otwiera dziennik, a Madonna mówi do niej: teraz pisz. Cały tekst pisze w drugiej osobie i jakoś jej idzie. Nie prosi już Maryi o pomoc. Formę ja zmienia na ty. Dopóki prosi Maryję o pomoc, jest jeszcze czegoś świadoma. Potem, gdy pisze przez ty, nie zdaje już sobie sprawy z obecności innej osoby. To jedyny znany przypadek dziennika napisanego w drugiej osobie. Pisanie dziennika w drugiej osobie jest czymś osobliwym. Dlaczego tak pisała? Otóż dlatego, że Najświętsza Maryja Panna dyktowała jej to, co ma napisać. Przypominała świętej, całej zatopionej w Bogu, czego doświadczyła i co robiła. Byłam jeszcze w łonie mojej drogiej mamy. Tak więc znajdujemy w dzienniku świętej Weroniki strony zapisywane przez 7 lat pod dyktando Matki Bożej. Maryja towarzyszyła jej do ostatniego zdania. O wszystkich tych rzeczach nic nie wiedziałaś, a jednak godziłaś się na wszystko, co było zgodne z wolą Bożą. Zakończ. Patrząc z zewnątrz, sądzę, że każdy psychiatra powiedziałby schizofrenia. Tymczasem to coś zupełnie innego. Z zewnątrz wydaje się, że schizofrenik ma te same objawy, lecz nie jest zdolny pracować w ciągu dnia.
nie radzi sobie z liczeniem, nie może się skupić na pracy wymagającej precyzji. Natomiast święta była ksienią. Musiała zarządzać klasztorem, utrzymywać kontakty z ludźmi, zajmować się współsiostrami. Była uporządkowana i zorganizowana, jednym słowem, nie była chora. Po ostatnim nadzwyczajnym, dotkliwym badaniu nakazanym przez święte oficjum, pokora i posłuszeństwo świętej Weroniki sprawiły, że prawda wreszcie zatriumfowała. Uwolniono ją od wszelkich oskarżeń, uznając boskie pochodzenie przeżywanych przez nią mistycznych zjawisk. Pod naciskiem mniszek, które z czasem stały się jej przychylne, władze kościelne zezwoliły, by została wybrana na urząd ksieni. Ostatni okres w życiu świętej Weroniki rozpoczął się 5 kwietnia 1717 roku, z chwilą wyboru na urząd ksieni. Będzie nań wybierana przez kolejne 10 lat, aż do śmierci. W tym czasie wykazała się ogromną chrześcijańską miłością, mądrością i człowieczeństwem. Gdy zarządzała, osiągała więcej miłością niż surowością. Jak relacjonuje ówczesna wikaria, dziś błogosławiona Florida Acevoli, przez cały czas sprawowania urzędu księgi traktowała nas i inne zakonnice z taką miłością i pokorą, jakby nie była przełożoną, lecz sługą. Wszystkim, co robiła, zachęcała do jedności z Jezusem. Niekiedy zasmucała się, gdy spotkana nowicjuszka na pytanie, co robi, odpowiadała, jaką czynność wykonuje. Masz miłować Pana, upominała. To ważniejsze niż doczesne obowiązki. Sama czyniła to całym sercem. Zanurzenie w wymiarze wyższej duchowości, jaką trudno jest znaleźć w historii chrześcijaństwa, a z drugiej strony ta konkretność, gotowość pisania, zajmowania się małymi, codziennymi sprawami klasztoru w Città di Castello, czy osób pukających do jego bram z prośbą o pomoc, nie tylko materialną. O nie także się troszczyła. Święta obdarzona tak wielkim mistycyzmem udzielała się także w ludzkich, bardziej przyziemnych sprawach. Interesowała się pracami budowlanymi, wprowadzała udogodnienia w klasztorze, doprowadziła wodociąg, by siostry nie musiały chodzić z wiadrami w dół i w górę. Robiła rzeczy konkretne. Pomagał jej w tym anioł stróż. Pewnego razu, gdy miała za zadanie przygotować refektarz dla sióstr, a była cała owładnięta Duchem Bożym, poczuła, że praca, którą miała zrobić, została wykonana przez jej anioła stróża. Nie była świętą spoza świata. Była w świecie, lecz była w świecie tak jak Chrystus. Znała rzeczywistość i potrzeby świata, poświęcała się, by zaspokoić potrzeby miasta, w którym żyła. Ówczesny biskup Città di Castello mówił, ta kobieta byłaby zdolna zarządzać całym cesarstwem i nie robił nic bez odwołania się do jej rady i pomocy. Świętość Weroniki nie została zweryfikowana na podstawie mistycznych zjawisk czy stygmatów, lecz według tego, jak praktykowała cnoty teologalne, wiarę, nadzieję i miłość oraz cnoty kardynalne. Zjawiska, jakie przeżywała, skłaniały ją do jeszcze intensywniejszego ich praktykowania. Mocą swej modlitwy święta Weronika dokonywała cudów w klasztorze. Przedmioty kultu ożywały w pewne uroczystości. Na przykład figurka Dzieciątka Jezus w dniu Bożego Narodzenia, a Małej Maryi w dniu jej narodzin. W rękach Weroniki ożywały, oddychały, przytulały się do niej.
Niekiedy jej serce było wyjmowane z piersi w celu oczyszczenia. Było wyjmowane naprawdę. Nie miała go. Innym razem miała dwa serca, swoje, własne i Jezusa. Pierwsze biło normalnie, drugie unosiło jej żebra. Siostry czuły to na odległość. Kiedyś dla ochłody włożyły jej ręce do studni. To niewiarygodne, ale woda w studni zaczęła natychmiast wrzeć. L'acqua inizia subito a bollire. Questo fuoco che bruciava. To był ogień, który płonął w sercu Jezusa. Ten sam, jaki znamy z obrazów i opisów niektórych świętych. Prawdziwy ogień. Płomień, który pali się w sercu naszego Pana dla zbawienia grzeszników. Biskup Città di Castello twierdził, że gdyby mieszkańcy miasta wiedzieli, co się dzieje w klasztorze, całowaliby jego mury dniem i nocą. Jej sława przekroczyła granice miasta. Książę Toskanii i cesarz Karol II prosili papieża, by pozwolił im nawiązać z nią kontakt. Musieli zadowolić się wysłaniem posłańców i przez nich błagać o oświecenie i pomoc. Wyjątkiem była Jolanta Bawarska, której oczy zostały uzdrowione, gdy tylko weszła do klasztoru i ujrzała stygmaty. A we wszystkim Święta Weronika miała oparcie w Maryi. Święta Weronika uważa Najświętszą Pannę Maryję za pośredniczkę wszystkich łask i współodkupicielkę wraz z Jezusem Chrystusem. Nie da się zrozumieć Weroniki bez Maryi. W istocie Święta Weronika mogłaby powiedzieć konkretnie, że nie można być chrześcijaninem, nie będąc czcicielem Maryi. Zaraz po wyborze na urząd ksieni, Święta Weronika uklękła u stóp figury czczonej przez siostry i powierzyła jej klucze i pieczęć klasztoru, błagając, by to ona była ksienią. Córko, bądź spokojna. Ja będę przełożoną, niczego ci nie zabraknie. Miej wiarę. Wszystko pójdzie dobrze. Z woli Boga Święta Weronika została poddana nauczaniu Najświętszej Maryi Panny. Święty Jan Paweł II użył słowa seminarium Maryi. Kto chce dojść do świętości, musi wstąpić do tego seminarium. Moja córko, Bóg rozpoczął w tobie swe dzieło, a mnie przeznaczył na twoją przewodniczkę. Święta Weronika była przekonana, że to Maryja sprowadza kandydatki, porusza serca dobrodziejów, daje łagodność siostrom, a przede wszystkim podszeptuje jej, jak ma się zachować. We wszystkich moich dziełach jest mi przewodniczką i mistrzynią. Mam wrażenie, że czuję ją zawsze obok, jak uczy mnie działać tak, by we wszystkim wypełniać wolę Bożą. Maryja pomagała Weronice żyć jej macierzyństwem, jej mądrością i pokorą w kontakcie ze współsiostrami. Wystarczy powiedzieć, że czasem zajmowała jej miejsce.
Siostry zaświadczyły, że głos, który słyszały, nie był głosem księgi. Był tak słodki, czarujący. Wszystkie nowicjuszki, które przebywały pod jej zarządem, darzyły ją zaufaniem jak córki i szły drogą, której je nauczyła. Drogą, której postawą była miłość do Kościoła katolickiego i jego nauki. Istotnie uczyła je najpierw katechizmu, a dopiero potem duchowości franciszkańskiej. Święta Weronika poświęciła cały klasztor i wszystkie siostry Najświętszej Dziewicy, by uchronić je od grzechu i podstępów diabła. Diabeł robi wszystko, co może, by oderwać mnie od Maryi. Kiedy piekielny wróg mnie kusi, uciekam się pod jej opiekę, a ona mnie broni i ukrywa pod swym płaszczem. Gdyby nie Maryja, biada mi. Wszelkie dobro od niej otrzymuję. Wszystkiego się od niej uczę. Rozważałam jej cnoty codziennie, myślałam o nich dniem i nocą. Oto źródło wielkiej siły świętej Weroniki, Najświętsza Maryja Panna. Już jako mała dziewczynka została poddana pod jej opiekę. Pan wziął mnie za rękę i zwróciwszy się do Najświętszej Dziewicy Maryi, rzekł: oto moja oblubienica, przychodzi, by być Twoją córką. Powierzam Ci ją, by była wierna i współdziałała we wszystkim, co chcę w niej uczynić. Madonna dała jej pierścień z wygrawerowanym imieniem Maryja i powiedziała: moja córko, najdroższa ze wszystkich, sercem z mojego serca. Przeżywała wiele zjawisk mistycznych w swym sercu. W sercu, które tyle razy łączyło się w sposób niezrozumiały dla rozumu, z Najświętszym Sercem Jezusa lub z sercem Maryi. Można by rzec, iż niepokalane serce Maryi stało się sercem świętej Weroniki do tego stopnia, że potem zespoliły się z sercem Jezusa. Trzy serca stały się jednym sercem w czymś w rodzaju mistycznego utożsamienia. Weronika została porwana w wir tej miłości przez Maryję. Trzy serca połączyły się w jedno serce, trzy wole w jedną wolę, wolę Bożą. Tak przeżyła ostatnie 10 lat życia, zakończone 33 dniami nieopisanej bolesnej agonii, jaką Bóg zesłał jej dla zbawienia wielu dusz. O ile stygmatyzacja stała się kulminacją drogi cielesnych umartwień, a połączenie trzech serc w jedno kulminacją mistycznego związku, o tyle w agonii Pan dał jej przeżyć kulminację męk duchowych, oczyszczającą duszę. Jak Pan Jezus w Ogrójcu, tak Święta Weronika doświadcza opuszczenia przez Boga, pozbawiona wiedzy i pamięci, wystawiona na ataki wroga, na groźne pokusy i niewyobrażalne lęki. Bądź wola Twoja. Sia fatta la tua volontà.
Trwała niewzruszenie w wierze, w ufności i w zamiarze ofiarowania wszystkiego dla zbawienia dusz. 9 marca 1727 roku umarła do końca kierując się posłuszeństwem. Żyła w posłuszeństwie i nie chciała umrzeć naruszając ślubu posłuszeństwa. Jej dusza nie chciała opuścić ciała. Siostry i spowiednik nie rozumieli jej spojrzeń. W końcu kapłan wyczuł, że o coś go prosi. Znam cię i wiem, że prosisz mnie, bym pozwolił ci umrzeć. Skoro tak jest i Bóg tak chce, ja ci pozwalam. L'amore si è fatto trovare. Miłość pozwoliła się odnaleźć. To jest przyczyna mojego cierpienia i mojej radości. Powiedzcie to wszystkim. Powiedzcie to wszystkim. Miłość, powiedzcie to wszystkim. Miłość Chrystusa, miłość Boga, miłość Maryi, miłość bliźniego, miłość misjonarska, miłość, która obejmuje cały świat, dla której święta ofiarowała się jako pokutnica i wynagrodzicielka, by razem z Chrystusem być narzędziem zbawienia dusz. Oto zakończenie jej rzeczywistości duchowej, radość. Radość i miłość. Ponieważ cierpienie z miłości jest radością, która pozwala oglądać Królestwo Niebieskie już tu, na ziemi. Wieść o śmierci świętej Weroniki, wędrując z ust do ust, szybko rozeszła się po okolicy. Ludzie szczelnie wypełnili kościół, powodując tak wielki tumult, że ciało zmarłej trzeba było przenieść do klasztoru. W uroczystościach pogrzebowych następnego dnia uczestniczyli gubernator, szlachta i duchowieństwo. Tłumy ludzi żegnały ją na ulicach. Był to dzień jej chwały. Biskup natychmiast wezwał spowiednika, ksienię, chirurga, lekarza, notariusza oraz burmistrza. Mówiła, że w sercu ma znaki męki, takie jak prawdziwe. Narysowała wszystko to, co Pan w sposób nadprzyrodzony odcisnął w jej sercu. Biskup miał tę kartkę. Po wydobyciu serca, ku zdumieniu wszystkich, okazało się, że pierwszy raz w dziejach były w nim odciśnięte wszystkie znaki, które tak pięknie i precyzyjnie narysowała. Najlepszy malarz nie zobrazowałby ich tak, jak były odciśnięte w sercu świętej Weroniki. A z rany w jej piersi wydobywał się rajski zapach. Tak to ta święta pozostawiła cudowną, jedyną w swoim rodzaju pieczęć. Zostawiła ją jedynie sercu, by dać do zrozumienia, że serce ludzkie jest ośrodkiem wiary, jej sercem. Weronika bardzo szybko została beatyfikowana, a w roku 1839 kanonizowana. Nasuwa się pytanie, dlaczego tak wielka święta jest jeszcze dzisiaj tak mało znana. Zdumiewającej odpowiedzi na nie udzielił wybitny znawca świętej Weroniki, kardynał Palazzini. Misja świętej Weroniki w Kościele musi się dopiero zacząć. Prorocze przesłanie Weroniki wydaje się przeznaczone na nasze czasy.
Solo nel Novecento. Dopiero w XX wieku zaczęto interesować się jego dokumentami. Subtelne treści jej dziennika skłoniły Kościół do rozpoczęcia procedury ustanowienia świętej doktorem Kościoła powszechnego w materii ekspiacji. Doktryna ekspiacji bierze początek z głębokiego przekazu ewangelicznego, szczególnie ze słów świętego Pawła. Teraz raduję się w cierpieniach i dopełniam braki udręk Chrystusa w ciele moim. Oraz świętego Piotra. Chrystus cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim. Jego śladami. Dziś niestety unikamy krzyża. Bardziej miłujemy Chrystusa zmartwychwstałego i słusznie. Ale uwaga, zmartwychwstały ma na sobie ślady męki. Pamiętajmy też, że powiedział, ktokolwiek chce iść za mną, niech co dnia weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Święta Weronika była bohaterką tajemnicy cierpienia i niesienia krzyża, ponieważ bez cierpienia i bez krzyża nie ma zmartwychwstania. Wszystkie nadprzyrodzone dary, jakimi Bóg przyozdobił świętą Weronikę, tworzą cudowną, imponującą ramę, która czyni jej przesłanie jeszcze bardziej wymownym. Weronika budzi podziw, lecz nie da się jej naśladować. Każdy ma własną drogę i na niej swój krzyż. Ważne, by cierpienie nas nie pokonało, lecz byśmy je przezwyciężali miłością, którą czerpiemy od Chrystusa ukrzyżowanego. Na Golgocie tylko nieliczni towarzyszyli Jezusowi w kulminacyjnym momencie Jego misji odkupienia. Maryja i tych kilka osób symbolizuje niewielkie grono tych, którzy pozostali Mu wierni na zawsze, szczególnie w czasach tak trudnych jak dzisiejsze, które święty Jan Paweł II nazwał najbardziej krytycznym okresem w dziejach ludzkości. Już podczas Drogi Krzyżowej spotykamy dwie osoby, które przyszły Chrystusowi z pomocą, Cyrenejczyka i Weronikę. Ojciec Pio był jednym z największych darów w ostatnich czasach kryzysu wiary. Uważał świętą Weronikę za swoją nauczycielkę i opiekunkę. Wielu widziało w ojcu Pio kapucynie, obdarowanym stygmatami jak święta Weronika i jak ona, heroldzie cierpienia, Szymona Cyrenejczyka. Ja osobiście widzę w świętej Weronice Giuliani zarezerwowaną na nasze czasy tamtą Weronikę, która pojawiła się nie wiadomo skąd i jak, by ocierać twarz Chrystusowi. Niech te pisma idą w świat. Niech Twoje życie i Twoje pisma służą obronie wiary i triumfowi miłości na moją chwałę i dla dobra dusz. Niech misja Weroniki dla dobra ludzkości stanie się jeszcze bardziej znana i skuteczna dzięki podniesieniu jej do godności doktora Kościoła powszechnego, kardynał Luigi Ciappi. W roku 1985 na Antonianum w Rzymie ma miejsce pierwsze międzynarodowe sympozjum naukowe poświęcone świętej Weronice. W latach 1985-89 konferencja biskupów środkowych Włoch przedstawia wymaganą procedurą doktoratu petycję, podpisaną również przez przełożonych męskich i żeńskich zakonów kapucyńskich.
Rok 2010-2011 z okazji 350. rocznicy urodzin świętej Weroniki zostaje ogłoszony rokiem jubileuszowym. Doczesne szczątki świętej zostaną przeniesione do katedry w Città di Castello. Papież Benedykt XVI podczas specjalnej audiencji w Bazylice Świętego Piotra otwiera rok poświęcony świętej Weronice. W latach 2007-2009 w wielu częściach Włoch powstają maryjne grupy modlitewne przyjaciół świętej Weroniki, które wcielają w życie jej przesłanie. Czynią to przez adorację Najświętszego Sakramentu, czuwanie modlitewne, różaniec, nowenny, posty i praktyki pokutne. W latach 2009-2010 we Włoszech i w Libanie powstaje Stowarzyszenie Maryjne Przyjaciół Świętej Weroniki. Lipca 2012 roku włoskie i libańskie grupy przyjaciół świętej Weroniki spotykają się na mszy świętej koncelebrowanej ku jej czci. Uroczystej liturgii przewodniczy kardynał Comastri w asyście biskupów i kapłanów szczególnie oddanych świętej. Idea stowarzyszenia zrodziła się podczas spotkania dwóch młodych kapucynów. Libańczyka, brata Emanuela, pracującego nad przekładem na arabski książki o świętej Weronice, i Syryjczyka Dżalmuda, brata Piotra, obdarzonego przez świętą cudowną łaską. Trzydziestotrzyletni brat Piotr zmarł nagle po tym, jak ofiarował swe życie w intencji rozwoju kultu Maryi i Weroniki. Misję tę kontynuuje brat Emanuel, założyciel Zgromadzenia Małych Sług i Służebnic Niepokalanego i Zbolałego Serca Maryi w Libanie oraz animator pracy apostolskiej stowarzyszenia. Jednym z celów stowarzyszenia było zbudowanie sanktuarium świętej Weroniki w Libanie. Powstało ono w rekordowym czasie w wiosce Ksjabe, w miejscu wskazanym przez samą Najświętszą Dziewicę. Lipca 2016 roku ponad 10 tysięcy wiernych przybyło na inaugurację działalności sanktuarium. Uroczystość transmitowały wszystkie krajowe stacje telewizyjne w Libanie. Ten triumfalny początek rozpoczął trwały rozwój kultu świętej. Towarzyszą mu spektakularne nawrócenia i uzdrowienia. Obecnie stowarzyszenie pracuje nad przekładem dziennika świętej Weroniki na wiele języków, a przede wszystkim zajmuje się budowaniem łańcucha modlitw i praktyk pokutnych tak potrzebnych dzisiejszemu światu. Pewnego razu w ekstazie ujrzała wiele dusz goszczących w Najświętszym Sercu Jezusa. Zdziwiona, zrozumiała, że są to dusze tych, którzy będą podejmowali starania, by świat poznał jej życie i pisma. Światłość w ciemności świeci, a ciemność jej nie ogarnęła.